Mecz się skończył z remisem 2-2. Mogę się prosić o krótkie podsumowanie? No na pewno szanujemy ten punkt. Jednakże przed meczem na pewno nastawienia były, że walczymy tylko o 3 punkty. Wiadomo, jaki to był mecz. Derby. Spora ilość kibiców naszych przyjechała. Na pewno też woleliby się cieszyć z 3 punktów, no ale tak jak już powiedziałem, szanujemy punkt i walczymy dalej. Powiedz, dlaczego tak jest, bo ja to zadaję pytanie już nie po raz pierwszy, nie po raz drugi naszym zawodnikom. Dlaczego tak jest, że musimy stracić 2 gole, żeby się nasza drużyna obudziła i zaczęła grać tak, jak na nią przystało? Powiem szczerze, sami zadajemy sobie to samo pytanie. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Po bramce dostaliśmy takiego impulsu, druga bramka padła, to jeszcze bardziej byliśmy zmotywowani, żeby zacząć robić straty. Fajnie, rzut rożny, super wykonany przez mistrza, bramka samobójcza, no potem rzut wolny, fajnie, też wykonany. No i w drugiej połowie myśleliśmy, że strzelimy bramkę. Niestety, podobno bramka ze spalonego, nieuznana przez tam Adrian Gębalski zdobył, nie wiem. Będziemy to na pewno oglądać i zobaczymy, czy był spalony. Kamil, to twoje pierwsze derby w barwach Stali Stalowa Wola. Jak ci się podoba ogólnie atmosfera na stadionie? Na pewno świetna atmosfera. Głównie przez naszych kibiców, bo większość czasu to oni dopingowali niż kibice Siarki. No i nic, tylko grać coraz częściej przy takiej publiczności. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.